a zrób to. No zrób to, co robisz, tak, jesteś znany z tego. Dużo rzeczy robię. Nie, no ale wiesz co, no to najbardziej znane, to twoje takie. Dzień dobry! Dzień Mam to zrobić? dobry! Dzień dobry! No zrób, no. No przecież to robisz zawsze. Dzień dobry! O, dobra, sorry, już jesteśmy na wizji. Dzień dobry. Witam serdecznie, z tej strony Człowiek Warga i po raz pierwszy w moim programie pokazał się ktoś znany. Cała Polska czeka w napięciu na dźwięki, które wydaje swoim przyciskiem w programie muzycznym. Jest to prawda mniej znany od Kuby Wojewódzkiego, Tatiany Okupnik czy Ewy Farnej i w ogóle od jakiejkolwiek innej gwiazdy w Polsce, ale mimo wszystko fajnie, że przyszedł. Przywitajmy twórcę Firefoxa, Czesława Mozilla. To jest takie urządzenie, naciskam, to leci śmiech taki, bo jak żarty mówię, to leci śmiech, nie? Śmieszne. No, to właśnie miało być śmieszne. Firefox. Było śmieszne, to był żart. Żart. I nacisnąłeś. Tak, jak będzie żart jakiś, to nacisnę i będzie śmiech wtedy, żeby widz wiedział, że to jest śmieszne, żeby się śmiał. No, a ja mam żart. No? No, Dawid, zajebiście to słyszałem. Jak się nazywa gość, który lata? Jest ulotny w Holandii gość. Ulotny w Holandii. Pracuje wysoko. Holender. Może też być. Nie, Holender. Musi być Holender, nie może być Szwed. Holender, powiedzmy. Jak się nazywa taki gość? Latający Holender. Taki racik. Dzień dobry! Jest bardzo miło, ale nikomu tylko dzień dobry, nikomu tylko dzień dobry. To dzień dobry, Jak co to znaczy? nie kumasz? Przecież to jest twoje, ty to zawsze robisz, z tego słyniesz. Dzień dobry! Nie rozumiem Jezus, tego. zaraz jeszcze mi powiesz, że nie ruchałeś Ewy Farnej. Ej, jeszcze, to wytniemy. Hej, luzik, spokojnie. Wytnijcie to, ja nie mów tak, kurczę. Tak, Co? wytniemy to, wytniemy. Co ty? Wpadł mi tyłek, wiesz, do oka. Aha, Nie, coś mi się okej. stało. Dobra, lećmy dalej, bo wiesz co, bo troszeczkę jednak rzeczywiście tutaj chyba się nie zrozumieliśmy. No, ale to... Po prostu tak to jest, jak ktoś nie umie mówić po polsku. Ale poczekaj, ale ty mnie przygotowałeś. Ja tu jestem. Czekaj, nie, spokojnie, spokojnie. A widziałeś poprzednie wywiady? Nie widziałem, ale. A nie widziałeś, a to dobrze, to dobrze. Goście nudni, wiesz? Pogadamy o tym? O czym? Zapłaciliśmy tobie 3000 zł. Trójka chciała 10 tysięcy, dlatego nie poszliśmy do trójki, tylko do ciebie. Promuj tą płytę, dostałeś 3000 zł. Promuj. Dobra. No dobra. No to opowiedz o tej płycie, o czym ona jest, co ona zawiera w sobie, czy jest jakiś sens w ogóle, żeby Tak, ją kupować? nagrałem płytę, jestem emigrantem Mhm. sam. I ze Fajnie. swoimi przyjaciółmi z Danii nagraliśmy płytę, ona jest nagrana w Danii, też mastering był w Super. Anglii, ale generalnie miał Zabłocki pisał teksty, Fantastycznie. napisałem muzykę i jestem podjarany, bo to Ekstra, nieźle, no, no. i tak fajnie, ja byłem emigrantem, opisuję Ja. te zjawiska emigranckie, też o tym, też Rany. pracowałem na budowlance, pracowałem jako tłumacz i też byłem na Irlandii, Pracowałem bardzo kolorowe. emigranta. Tak, to są o emigrantach. O tym zespole, emigranci, tak? Nie, Księga Emigrantów, tom pierwszy, Aha. często śpiewa. Ale że co, że emigranci są tam gorsi, tak? O to chodzi, tak? Nie tylko, to jest chcę opisać Czy po co, prostu to sugeruje, że zjawisko. po prostu Polacy to chuje? O to chodzi? Czasami, no nie zawsze. A, nie zawsze. A może wiesz co? Może skoro ci się tu nie podoba, to wypierdalaj kurwa z tego kraju, co? Z płytą. Wypierdalaj do tej swojej Szwecji. Tak. Dania, Szwecja, jeden chuj! A nie, przepraszam. Nie możesz, bo masz długi. Ojej, jak mi przykro. Jednak Polska nie jest taka zła, co? Hipokryta. Ale wiesz co? Dam ci szansę na odkupienie. Mamy tutaj sponsora i wykonasz po prostu świadczenie sponsorskie i będzie wszystko ok. Nie, Poproszę maślankę. Je t'aime. Je t'aime.
Proszę. To nasze świadczenie sponsorskie. Masz zjeść to... kawałek masła. Nie chcę tego. Chcesz promocji płyty? Chcę. To żryj. Jak zjesz, to powiedz pyszny podwieczorek, dziękuję mamusiu. Kurwa, nie... Come on, nie... Nie będę tego mówił. Chcę promocji, ale... Też przesadę. Gosku, ratuj. Musimy mieć świadczenie sponsorskie. Pyszny podwieczorek! Dziękuję mamusiu. Kompletnie nie rozumiem, jak jakikolwiek program może chcieć mieć z tobą coś wspólnego, stary. W ogóle się w nic nie angażujesz. Mamy świadczenie sponsorskie, olewasz je. Ja pierdolę. Co, Miszczak cię lubi, bo też jesteś Karłem? Co ty pierdolisz? Kurwa, rób swoją pracę, bo jesteś szmatą jak ja. Dostajesz 3000 zł, to rób to. Kurwa, tylko obrażasz mnie, nic tylko potrafisz obrażać. Zajebisty, fajnie, wielki talent jesteś, kurczę. Sprawy przody tutaj, kurde, wiesz, nie wiem. Dzięki za nic, tu wspierasz o fucking smart. Co to robisz? Po co to robisz? Może następnym razem przyjdziesz na wywiad nie na koksie, co? Dlaczego tak mówisz? Co, zmieniasz teraz nazwę z Czesław Śpiewa na Czesław Wciąga? Nie, a to co? Cukier puder? Co? Ale kupiłem gofra kupiłem. Wafel gofer. Gofra? Gofra kupiłem. Nosem go zjadłeś, tak? Fantastycznie. Moim i Państwa gościem był Czesław Wciąga i jego niesamowita płyta. Dziękuję bardzo, widzimy się w następnym odcinku. Ej, słuchaj, stary, sorry, Jezus, przepraszam Cię. To był żart, w ogóle to wszystko to jest wkręt. To jest w ogóle żart, tutaj, sorry, to jest w ogóle taka konwencja programu, przepraszam, wyszło zajebiście. Co, dobrze było? Nieźle było, co? Fajnie. Ekstra było, super, stary, w ogóle właśnie o to chodzi. Uwielbiam tę płytę, jest zajebista, stary, no super, świetna, naprawdę zajebiste teksty, w ogóle, stary, to wielki szacun za to, co robisz, dzięki, że przyszedłeś, dzięki, że jesteś, w ogóle, naprawdę ekstra. Dawno nie spotkałem w Polsce tak oryginalnego kogoś, kto gra taką muzykę, która powinna być europejska, właśnie nie polska. W ogóle jest super. Dzięki. Ekstra. Dzięki. Dobra, chłopaki, zwijamy się. Coś chciałem jeszcze... A, słuchaj, tak poza kamerami. Tak poza kamerami ruchałeś farnę? Ewę? Parę razy mamy to? Mamy to? Dominik, mamy to? Mamy! Trzy, kurwa! Zajebiście. Ale nie, okej, dobra, wiem, że był żart, ale o Ewie nie mówimy tego, dobra? Wytniesz to, dobra? Wytniesz to z Ewą. Nie możesz tego puścić. Mogę. Nie możesz tego puścić, błagam cię. Nie możesz puścić to z Ewą. Mogę i mogę też zamienić twoją głowę w kartofla. Nie możesz tego robić. Nie. Błagam cię, że nie.